Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Hoyt Beleron, odcinek kolejny, czyli 24. W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać kamienie i chyba siać. Na pewno chcę kawa... Chwilę sobie kamienie pozbier... Nie co zrobię. Chwilę chcę na pewno kamienie pozbierać. I potem chciałbym... Chyba siać już. Albo wapnować. Troszkę kasiory z braku. Kurwa. Tak to jest, jak się spojrzy na telefon. Dobra, już trzeba telefon wyłączyć, bo to już... No, ja już nie kontroluję, co tu się dzieje tak naprawdę. Więc telefon off. Dobra, ten dojechał. Z zbieraczką do kamienia zbiera. Dojechał. No więc będziemy zbierać kamienie dzisiaj. No bo dawno nie zbierałem kamieni na odcinku. To jest raz, a dwa. Dobra, zostawimy sobie tutaj zestaw. Bo to z tym powinien dojechać. Na środku nie masz tak dużo kamieni. Tak naprawdę mogłem tylko to naokoło zbierać i... I resztę wołam je wcisnąć. Ale nie, my tak nie robimy. Powiem ci, że trochę do zbierania będzie. Ale raczej... Zbiornika tamtym nie będę miał, więc szczepuję, że trzeba pewnie przestawić, ale to... No właśnie, bo tam z tyłu trochę więcej kamieni, tam gdzie było dorywane, więc... Zobaczymy. Jest 18.18, sobota. Widzicie, dzień prędzej to nagrywam. Na jutro, czyli na... poniedziałek, tak, bo to jest niedziela, dzisiaj, ten odcinek, niedzielę. Na poniedziałek mam dla was Czechy nagrane. Oczywiście jak ja to nagrywam, teraz w tym momencie to jeszcze nie mam do końca. Nie mam jeszcze do końca zrobionego, ale nieważne. Dużo mi nie brakuje. Tam godzina może mi została. Widzę, że w tym patchu trochę poprawili te kamienie. Co był ten 1.5. Widzę, że ich nie ma po kółku tak dużo. Tylko są miejscami, a nie tak jak kiedyś było, że po całym polu są rozrzucone. Tak teraz zauważyłem to. Myślałem, że to trochę więcej kamieni, ale myślę, że za dużo tych kamieni nie będzie. Ale no, z jednej strony to dobrze, chyba nie ma tak dużo kamieni, przynajmniej będzie tak dużo dosypania. Ale też ten pracownik co zbiera, czy będzie? Będzie trochę łatwiej. Znaczy trochę łatwiej, no ja będę trochę łatwiej, nie będę się go ciągle wysypywać. Więc to jest jakiś też plus tego interesu. Pozbieramy ten klin tutaj, u góry co odciąłem. Ten klin sobie pozbieram. Wysypię go na przyczepę, wiadomo, żeby był pusty, a zbieraczka była. No i będę tu siał. Masejem chyba. Gdzie dzisiaj dwa maseje w robocie. W razie klasikiem siać nie będę. Wapno... Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku będę sypał. Na tamtym drugim polu raczej nie. Tylko, że to pewnie miało, na tym polu chyba sorgo miało być. Tak więc średnio. Mamy dopiero sierpień. Albo zasieję jeszcze jedno pole rzepaków tutaj, o.
dwa pole rzepaku będą najwyżej. Rzepak dosyć fajna uprawa. Więc ja chyba te drugie pole rzepaku sobie dosieję. Więc tak to wygląda. Zapomniałem go przed odcinkiem puścić, więc... Sorry, siu. Zadzwoń do ojca. Słyszysz? Co tak szeroko? Co? I powiedz, że jestem w czarnej dupie. A o co chodzi? Nie mam sosu na jutro. No i? No kurde, nie, zapomniałam kupić sosu na jutro. No, ale nie są w garażu. Ja będę z fotą kupić, to zaplanuję. Na ty nie masz telefon? Okej. Okay. Trochę dziwne to było. Nie ukrywam, że nie. Wszystkie dziwne to było, ale... Niech będzie. Później zadzwonię. Nie mam czasu. Teraz są ważniejsze rzeczy niż dzwonienie po sos. O, elegancko się wyrobiłem przed tym drzewkiem. Tak przez chwilę myślałem, że już przyzwonię, tak jak patrzę. Mówię, kurde, no nie wyrobię się, nie? Ale jednak się wyrobiłem. Złapię te kamienie? A, dobra, złapę. Więc tego jednego kolejnego przejazdu obok nie będę się robił, bo bałem się o to. Bo myślałem, że trzeba będzie jeszcze obok jechać, ale jednak się nie, jednak się udało bez. A ponad pół zbiornika będzie tutaj, więc warto będzie to wysypać, tak. No i będziemy lecieć na inną robotkę do sieła. A tylko on też to musi skończyć siać. Zapomniałem go później na początku odcinka i teraz tak wyszło. Ewentualnie jak mu dużo zostanie do siania, to... Jak mu zostanie dużo do siania, to ten. Najwyżej zrobię taki myk, że wsiądę sobie chwilę na wapnia, na ten, na taką robotkę. Chyba wapno sobie odpalę. Więc zobaczymy, zobaczymy. 1200 kilo już. Więc jakoś te kamienie lecą. Dobrze wiedziałem, żeby tam zostawić zestaw. I do prawy. Dobra, i tutaj. O! Ale go zdusiło. Czy tak trochę to miałem to wyrównać, ale dobra. Tak pewnie zapomniałem. Jak znając mnie, to i tak zapomniałem. A miałem pół podczepiony. Przed odcinkiem jeszcze. Ale dobra, no to wyrąbane. No to zapomniałem, to zapomniałem. No dobra, wyrąbane. Bo wiecie jak to jest. Jak się ma tyle serii. Serię to raz, ale... Dwa, że to jest sobota 28 maja, a ja ostatni raz 20 maja grałem tutaj, więc... 8 dni temu tu ostatni raz grałem, więc to powiem wam, że trochę... Troszeczkę czasami przesadzam... Z czasem... Co tu jest kurde odjebane? Czemu to jest tak przesunięte? Czemu jest niby 5-8 metra, a... Nie wiem, co to jest kurwa grane. A, bo to ma 5-1 metra, bo co? Na pewno 5-1? Nie, 5,5 to ma chyba.
Dobra, robimy ten przejazd, wysypujemy się i... No, bo ja miałem pod multer ustawiony, 12, bo multer miał 5,8. A to ma 5,5 metra niby. I dlatego takie żydy zostawiłem. Ale no dobra. Kamienia nie zostawił nigdzie. Więc wyrąbany. Teraz zobaczymy, czy on tam zawróci, czy nie. Albo może to i lepiej, że tam na tamtym polu trzymałem trochę sobie na tamtym ziemi. Znaczy na ziemi chcę trochę skoczyć, trochę tam na tamtym polu posieje. Ale dobra, w zasadzie nawraca, widzę, więc chyba jest dobrze. Półtorej tony kamienia zabrałem, więc 75% zabrałem tego zbiorniczka, więc myślę, że spoko, że nie ma tragedii. Dobra, wysypiemy się. Dobra, jednak się nawróci. To jednak znalazł kurs. To dobrze. Zrobię też taki myk, że zbiorę tutaj ten poprzecznik. Bo chcę zobaczyć, czy poprawili tego pracownika z kamieniami i czy jeździ w dobrą stronę, czy dalej będzie jeździł tak jak kiedyś było. Jak się puszczało pracownika, miałeś poprzeczniaki wyzbierane. Albo po prostu obok tego zbieranego. To i tak na to zbierane kręcił i jeszcze raz jechał. Czy się tak nic nie zbierał, ale... Ale jechał po to sam, tak? Trochę aktualizacji wyszło do tego farminga. No, 1.5 aktualizacja wyszła, więc wspomnieli to... No, według mnie poprawić, ale no nie wiem, czy to poprawili, czy nie. Poprzeć jak na półtora przejazdu, gdzieś tak zrobiłem. No dobra, puszczamy i sprawdzamy. O, jeszcze przy okazji zapis. A zapis jest fajny, bo wiadomo, że jak jest zapis, to jest dobrze. Bo czasem jakby coś na odcinku nie wyszło, albo się gra skraszowała, no to wiadomo, że dużej straty wtedy poza odcinkiem do nadrobienia nie będę miał. 18.30. No, zaraz siedziemy na ten ziemi. Tylko chcę zobaczyć, czy poprawili go, czy nie. Tego pracownika. 14 minut odcinka, więc przydałoby się na ziemi siąść. Mógł zrobić jeszcze 14 minut odcinka, żeby tak 18.45 skończyć jeszcze odcinek mniej więcej. Tu będzie akurat te pół godziny prawie. Wtedy 29 minut, więc akurat. Potem szymiaturkę. Bo jeszcze do 20 skończyć. Do 20 skończyć Czechy nagrywać. Bo później to jest tak trochę średnio z Czechami. Jedzie dalej, czy podnosi? Do panie, poprawili go. Dalej tak samo jest. Cały rząd dojeżdża do końca, chociaż poprzecznik ma go zbierany. Teraz byleś być w dobrą stronę z tym zawrócił, nie? No pewnie, że złą, bo o tym właśnie mówiłem, że po tym. Po zbieraniu jeździ, więc. Nie wiem, to powinno być jakoś inaczej, w ogóle ten pracownik na tej kamieni nie zrobiony. Przejedziemy sobie tym aksjonikiem. Przez drogę. Tutaj sobie go postawię. Niech się stoi. No
No i ja... No tu wymaga łapna, to ja wiem, bo tutaj jest... Ole do rada, więc to jest logicznie. No po prostu ten komunikat nie zniknął, bo ja byłem już prawie w połowie pola. A jeszcze pokazało, że wymagała łapu, tak, więc... Ciekawe, ciekawe. On z tego poprzeczniaka nic nie zrobił, bo i tak pewnie do asfaltu będzie zbierał. Bo tu baran głupi jest. No a jak mówię, że do asfaltu? Teraz powinien w prawo zawrócić. Powinien, ale... No oczywiście, że w lewo zawrócić, bo po co? Po co zbierać tam, gdzie jest zbierane, jak można zbierać po tym samym? 15 razy? Jest. Coś do białej gorączki gdzie z tym pracownikiem dostać. O i przy okazji wam powiem z poprzedniego odcinka, ile tutaj jest hektarów tego pola. Bo w poprzednim odcinku miałem... Tutaj sierp był. Wykonywany. Oczywiście licznik był wyzerowany. Mi się zdaje, że 4,85 było, bo piątki z przodu nie było na pewno. Czyż teraz się trochę odeszło pola. To też tak. Dobra, widzę, że jeszcze będę musiał poprzeczniak zrobić, bo... Takie trochę dziwnie to wyszło. No nie, nie będzie. Nie będzie piątki z przodu, na pewno nie, bo 4,50 mi zostało tutaj dosłownie 4... Może 5 przejazdów. Takich dosłownie krótkich. Co tutaj za dużo już... Nie zmieni się ta cyferka. I chyba w lewo skręcił, ale nie wiem. Zaraz pójdę zobaczyć. Się zdaje, że w lewo na winie. No a jak? Nie wiem. Dlaczego to jest tak zrobione? Czy to idzie się wnerwić? Jak tak cały czas będę miał przesiadać się, to tutaj idzie nerwicy dostać. Dobra, że faktycznie ten poprzecznik zrobić, to zostawię tutaj kawałek. Tam widzę, że coś nie zasiało. Nie wiem, jakie już się zostawił pracownik, ale... Może tak mu wygodniej było, nie wiem. Czemu jedna konwersacja jest aktywna? Halo, co tu się dzieje? No bo ktoś już do mnie pisał, tylko oczywiście nie widziałem jej tutaj. Tararirarirara. Robota idzie jak ta lala. Zostało niby 10 minut odcinka, więc... Za dużo ja sobie tam nie posieję na tamtym polu. Ale to nic się nie stało. Odcinka z siewów raczej już nie będę robił. No znaczy, może mi coś odbije i z kukurydzy będę siał na wiosnę. Każdy taki fajny... O! O! I to brzmi jak plan. To brzmi jak plan.
elegancko. Pole zasiane, zasiane. Teraz tu? Dobra, i spieprzamy. Na gospodarstwo dosypa sobie nasion i nawozu. Ja widzę, że on w prawo zawinął znowu. To mi się nie podoba. Raz rzucimy tą tonę. A nie wiem, co jest. 1000 litrów? 1700, to tak nie wiem. Dobra, widzę, że jest jakiś problem z tym silnikiem. Muszę ten worek w powietrzu trzymać jak zwykle. Serio, 52 litry zostały. Ale chamstwo. Urywa. Znaczy no, te worki też tutaj są perfidnie ustawione. Może nie tyle co worki, a ten kuter. Ty, bo ja nie pamiętam, gdzie były nasiona. O, dobrze myślałem, że to znalazł. Jednak aż taki głupi nie jestem. No i dobra, grzejemy tym masejem tam chwilę posiać. O, dobra, wyrobione, wyrobione. Panie, jedź pan tym. Nie wiem, co tam było. Podobno do Skoda Octavii to było. Więc pewnie mogło tak być. Dobra, grzejemy szybko tym hojblerem. Trzeba nagrać i spierdzielę stąd. Na farminga 15. Dobrze, że chyba mam zaczęty nagrany, już chociaż ponad połowę odcinka, bo gdybym miał od początku to nagrywać, to... O kurwa, znaczy to o kurde, to do 22 bym chyba nie wyszedł z pokoju. No widzę, że jedziesz po tym samym, to nie ukrywaj się. Więc najlepiej kamienie samemu zbierać, bo pracownik się do tego nie nadaje. Raczej go już nie dogoni. Z silnikiem. No dobra, grzejemy z tym się. I zanim sierp, to trzeba 475 dokładnie było. Trzeba zresetować tutaj licznik, żeby było wiadomo ile na tym polu jest hektarów. Też pewnie i tak zapomnę, ale wiecie. Zawsze to tam jest. Coś fajnego. Chcę zobaczyć ile hektarów. Tak nawet z ciekawości. No jedziemy z tym silnikiem. Stało parę minut odcinka dosłownie. Zrobimy tu parę przejazdów siewnikiem i fino. Spieprzamy.
No bo trzeba iść 15 nagrać do końca, tym czy nie chcę, będzie się jutro widzieć. Więc no. A powiem wam, że ten odcinek dużo pracy mi kosztował. Czy może nie tyle pracy, co czasu. Wiadomo, każdy timer w sumie dużo czasu wymaga ode mnie. Szczególnie z Czech, jak jest timelapse, no bo wiadomo, że... Kurde, jakby trochę lepiej sam. Prawie jak miniaturka by było. A jak sobie zrobię teraz miniaturkę, to przekazy już później będę musiał robić. Więc to brzmi jak plan. O, coś takiego? Dobra, może być. Więc lecimy z... Nie no, poprzeczniaka nie będę robił do końca. Więc podnoszę ziemniki i zawracam, no bo co, nie będę dalej jechał. I baran jakiś. Bo po co jechać dalej, jak... I tak muszę tutaj... wrócić, żeby od tego przejazdu siać. Mógłbym jakieś tutaj... przecinki stosować, czy coś, ale po co? Nie opłaca się. Jestem jak większy rzeszy w Polsce. Ale dobra, niech będzie. No i dobra, spieprzamy tutaj. Nawracamy raz. Kurde, powiem wam, że nie ma czasu od zera sobie oglądać. Ani ogólnie tych serii Bolusia. Teraz może będę miał troszeczkę więcej czasu, to też to trochę inaczej będzie. Teraz będę miał troszeczkę więcej czasu, bo... będą te 3 dni rekolekcji, więc... poniedziałek, wtorek, środa. Więc troszeczkę tego czasu będzie lekko więcej. Ale pewnie zając mnie, to ten wolny czas będę przeznaczył zamiast żeby nagrać sobie odcinki, to pewnie będę sobie grał w ETS-a albo nie wiem co robił. Ale pewnie tak będzie, więc. Więc tak będzie na stówę. No i dobra. Ile mam zasiane? 41 arów. Dobra, przejadę. W sumie przejadę się do hektara. Żeby był hektar zasiany. Żeby nie było, że nic nie zasiałem na tym odcinku. To przejadę się, żeby hektar był. A przy okazji sobie snapy pootwieram. Więc no. Tak to jest. A ten hektar raz... Dobra, nie jedzie po tym samym. Niech jedzie, bo już mam już nie mam siły na niego, nie. A ja chcę te pół hektarka zasiać jeszcze te pół hektara. By się nie denerwować. Co jest? A, bo snap przyszedł jeden. Niech on sobie jeździć po tym samym, bo już naprawdę nie mam czasu. Żeby go przestawiać. Nie mam czasu ani chęci. Bo chcę już skończyć ten odcinek i... iść. Na Discorda pogadać, ale to tam wiecie. Po prostu iść sobie.
na 15 nagrać sobie do końca tego te Czechy. Jeszcze dzisiaj to wyrenderować szybko. Jakby do 22 się wyrenderowało, to będzie... Pewnie 20 się skończy. Nagrywanie albo po 20, no to do 22 bym miał czas i wtedy już zacząć go wrzucać, tak? Już szybko na ile się uda, tyle się uda wrzucić. Bo będę pewnie do 23 grał. Dzisiaj sobota, to nic ciekawego w telewizji nie ma raczej. Więc... no. Więc tak pewnie to będzie wyglądało. No, zrobię ostatnie dwa przejazdy i będę miał ładnie tutaj do równego zasiane. I wtedy skończę. Wiem, że to nie będzie hektar, ale to będzie z 80 arów jak nic. Więc myślę, że akurat. Będzie luks robota. Albo może prawie hektar będzie. Nie wiem, bo teraz długi pasek, to powiem wam, że nawet te ary przybywają na tym liczniku. Niech będzie do końca przejazdu 85, a pewnie będzie, więc akurat będzie hektar zasiany. Czyli będzie wiadomo, że ten clean ma hektar. No i widzę, że nawet ten mini poprzecznik, co zrobiłem, na styk wyjdzie. Więc jednak nie jest jeszcze tak tragicznie. To bardziej mnie rozwala ten pracownik, co za mną robi. Że on po tym samym zbiera te kamienie, ale no dobra. Urydę. Chciałem tak ładnie się wyrobić, ale nie wyjdzie. 16 arów do końca pola? Dobra. Jest to możliwe. W sensie do końca przejazdu, nie do końca pola. W sensie, no, chodzi o mnie do końca przejazdu. Dobra, będzie hektar. Więc elegancja Francja. I więc wszystko gra i buczy. A ja i tak będę się to później kiedyś, no to jestem trochę głupio to powiedziałem, ale nie. Bo ja i tak to będę musiał dosiać i tak. Bo kolejny odcinek będzie dopiero na wiosnę, z siewów kukurydzy. I tutaj sobie pierdzielne kukurydze, a tutaj pierdzielne sobie słonecznik. Będzie taki fajny duży zestaw. Znaczy duży zestaw, no nie wiem jaki będzie zestaw jeszcze, ale ktoś przyjedzie siać. Znaczy ktoś. Jakiś zestaw dostanę sobie do potestowania. Więc będzie luks. No i równo hektar. No dobra, hektar jeden. No i dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, będziemy oglądać, wpadajcie na kolejny film. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Pa, pa.